Cześć, tutaj Miałko PR z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na popołudniową prasóweczkę bokserską. Lecimy szybkim przeglądem wiadomości ze świata boksu. Zaczynamy od dalszej części komentarzy po zwycięstwie Ryana Garcia nad Luke'em Campbellem. Młodziutki 22-letni Garcia efektownie znokautował Campbella, czym pobił dokonania Wasyla Łomaczenki i Jorge Linaresa. Obaj z Campbellem, ze złotym medalistą olimpijskim z Londynu, przeboksowali pełne dystanse. Natomiast Garcia zrobił tego Campbella w rundzie numer 7. Sam wcześniej też lądował na podłodze w drugiej rundzie. Także ta walka z jednej strony pokazała ogromny hart ducha i talent bokserski Ryana Garcia, ale z drugiej strony obnażyła też część jego słabości. Natomiast ogólnie odbiór tej walki jest taki bardzo entuzjastyczny. Wszyscy są podjarani, co to ten Garcia nie umie. Ale faktem jest, że chłopak ma 22 lata i jest nie tylko niezwykle popularny w mediach społecznościowych, o tym mówiłem Wam ostatnio, 8 milionów followersów na Instagramie, w innych mediach społecznościowych podobna sprawa, ale udowodnił też, że jest, no, że to jest kawał pięściarza z ogromnym talentem. Zobaczymy, co będzie dalej. 22 lata, ogromne perspektywy przed nim, no, ale w każdym razie po tym zwycięstwie Garcia nad Campbellem, jeszcze tutaj taka moja drobna uwaga, styl robi walkę. Pamiętacie to, że Garcia wygrał z Campbellem przed czasem, a Łomaczenko zrobił z nim pełen dystans, nie znaczy, że Garcia wygra z Łomaczenką. Oczywiście nie. Taka prosta analogia do walk Władimira Kliczki z Furym i Joshuą, kiedy to Fury pewnie pokonał Władimira Kliczkę. No, taka walka była niezbyt porywająca, ale pewnie wygrał na punkt. Natomiast później Joshua wygrał przed czasem z Kliczką, znokautował go, ale pamiętacie, on walczył o życie w tej walce. Wcześniej mało sam nie został znokautowany, także nie wolno tego tak w prosty sposób porównać, ale w każdym razie po tej walce z Ryana Garcia wszyscy są nim zachwyceni, już go nazywają królem, taki jest zresztą jego pseudonim. No i mówi się o dwóch walkach w kontekście Ryana Garcia. Po pierwsze walka z Gervonta Davisem, z posiadaczem pasa WBA World, wagi lekkiej. Ryan Garcia jest posiadaczem pasa WBC Interim, wagi lekkiej. A po drugie pojedynek z Devinem Haney, czyli z czempionem takim World, czempionem pełnoprawnym Federacji WBC, choć Federacja WBC ma jeszcze wyżej notowanego czempiona, posiadacza pasa WBC Franchise, Teofimo Lopeza. To jest jeszcze odpowiedź na pytanie jednego z widzów, który pas jest najważniejszy. Franchise WBC jest najważniejszy. No i właśnie, gada się o tej walce, o walkach Garcia z Davisem, mówi się o walce Garcia z Haney. To jest najpewniejsza, najłatwiejsza walka do zrobienia. Federacja WBC zresztą ją nakazała, obaj boksują dla DAZN, także wszystko jest tutaj się zgadza, ale w tym wszystkim po tej sobocie gorącej pomija się Teofimo Lopeza, a to Teofimo Lopez, pogromca niedawny Wasyla Łomaczenki, jest teraz królem wagi lekkiej i pamiętać o tym należy. Sam Teofimo Lopez postanowił o sobie przypomnieć kibicom i napisał na Instagramie, na Twitterze, a może i na Instagramie, co następuje. Nieważne jak to wszystko podzielić, to ja jestem prawdziwym mistrzem świata, ci inni goście mają tylko papierowe paski. Tutaj 100% zgody z Teofimo Lopezem. On ma na swoim koncie największy sukces, ma w dorobku 4 mistrzowskie pasy. Cała reszta tej zgrai to są wicemistrzowie. Gervonta Davis to jest wicemistrz WBA, Devin Haney to jest wicemistrz WBC, a Ryan Garcia to jest wicemistrz Federacji WBC, także jeszcze daleka droga, jeśli chodzi o osiągnięcia. Zresztą chyba Wy się zgadzacie z tą opinią Teofimo Lopeza, bo zrobiłem Ci taką ankietę na społecznościówce YouTube, pytając, który z mistrzów jest według Was najlepszy w wadze lekkiej. No i Teofimo Lopez zgarnął 68% głosów, Davis i Garcia po 15%, a Devin Haney daleko w tyle 3%. Swoją drogą to jest ciekawe, jak bardzo różni się odbiór Devina Haney od Ryana Garcia, wszak obaj są 22-latkami. Rekordy mają dosyć zbliżone, zawodowe. W amatorce boksowali no, na podobnym poziomie. Boksowali ze sobą 6 razy. Oficjalnie widnieją tylko 4 walki w rekordach, 2 do 2, podobno było ostatecznie 3 do 3, ale słyszałem, że jednak Haney prezentował się w tych walkach lepiej, no ale teraz no, być może ze względu na popularność i to, że ten knockout był taki efektowny, przemawia do wyobraźni. Ludzie faworyzują tutaj
Ryana Garcia oczywiście faworyzuje też jego promotor Oscar De La Hoya, którego następcą ma być Garcia. Piękny, ładny, przystojny i szybki, zabójczy w ringu. De La Hoya jest podjarany strasznie po tym występie swojego zawodnika przeciwko Luke'owi Campbellowi. Posłuchajcie, co powiedział. Ryan jest gotów na każdego, nie mam żadnych wątpliwości, ale walka odbyć się musi na naszych warunkach, na warunkach Ryana Garcia. I nie chodzi o biznes, ale o to, kto będzie, kiedy będzie gotowy i kiedy będzie tego chciał. Każdy mistrz potrzebuje teraz Garcia, a nie odwrotnie. No trochę odleciał nam Oscar De La Hoya, ale wiadomo, reklamuje swojego zawodnika. Nie myślę, żeby Teofimo Lopez bardziej potrzebował Garcia niż Garcia jego, nawet w kwestiach promocyjnych i marketingowych. Tak samo Gervonta Davis też jest gwiazdą u siebie na Showtime'ie. No Devin Haney oczywiście. Devin Haney bardziej potrzebuje Garcia niż Garcia jego, ale no Teofimo Lopez tym bardziej, tak? Lecimy dalej. Komentarz taki, moi drodzy, wyszukałem na Twitterze, przeglądając Twitterka od Adama Kownackiego na temat rewanżu z Robertem Heleniusem. Ktoś napisał na Twitterze, że druga walka będzie wyglądała tak samo, czyli będzie miała podobny przebieg i ostatecznie Helenius pewnie zakończy przed czasem. Adam Kownacki napisał: jeżeli walka będzie podobna do poprzedniej, ale będę cierpliwy i nie napalę się na nokaut, to myślę, że znokautuję go w późniejszych rundach. Nie ma jednak dwóch takich samych walk. No ciekawa uwaga, ja trzymam kciuki, żeby faktycznie Adam dotrzymał słowa, żeby skończył Heleniusa, no, może nawet kończyć w pierwszych rundach. Też mi się będzie to podobać. Natomiast mam wątpliwości co do tego Kownackiego boksującego ostrożnie. Wiele osób mówi, że Kownacki powinien się skupić na obronie. Nie wiem, czy tutaj specjalnie coś takiego da się zrobić. Anglicy mówią, że nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek. Polacy mówią, że nie przesadza się starych drzew, także albo czym skorupka za młodu nasiąknie. Nie wydaje mi się, żeby tutaj można dokonać jakiejś rewolucji w stylu boksowania Adama i wydaje mi się, że Adam, boksując tak samo w drugiej walce jak w pierwszej z Helenisem, mógłby z nim wygrać. Po prostu troszkę więcej szczęścia i tyle. Nie wiem, czy Adam jakoś był specjalnie napalony, ale mogło tak być. Atmosfera, wielka walka, eliminator WBA, także mogło tak być, ale nie jestem przekonany, czy Adam może boksować bardziej cierpliwie i czy przypadkiem, boksując cierpliwie, nie straci części swoich atutów, bo pamiętajmy, to jest jego atut, on nie ma pojedynczego mocnego ciosu, nie znokautuje Helenisa jednym uderzeniem, to jest, Adam to jest taki zapychacz, tak, swarmer, który zadaje dużo ciosów i dzięki temu wygrywa i się będzie boksował bardziej ostrożnie, no może straci swoje atuty, mimo że będzie lepszy w obronie. Tak samo nie mam wątpliwości co do wagi Adama, tak? Bo wiele osób mówi, że powinien dużo zrzucić, że będzie wtedy lepszy, jako dowód podaje walkę ze Szpilką, ale pamiętajcie, że Szpilka był wtedy zawodnikiem, któremu jest, że w ogóle Kownacki jest zawodnikiem, który jest stylowo koszmarem dla Szpilki. Szpilka nigdy nie lubił boksować. Radczęce to sam mówię. Wychodzi na to, że Szpilce stylowo nikt nie pasuje, ale każdy zawodnik taki prosto boksujący, idący do przodu, mocny, twardy, to jest zawodnik, który Szpili nie leży. Szpila woli albo bokserów, albo takich pięściarzy wysokich, takich wolniejszych, jak na przykład Mariusz Wach. Widzieliście, co się tam działo w tej walce, oprócz tych ciosów mocnych, które przyjął Szpila. Był wtedy po nokaucie z rąk Deontaya Wildera. No i zobaczcie, w zasadzie po pierwszej rundzie mówiłem już o tym wcześniej, SMS-owałem do Piotrka Mota, że Szpilka tę walkę przegra, bo widziałem, że no, nie był kompletnie sobą, jak to Tomasz Adamek zwykle ma w zwyczaju, no ale przede wszystkim, zupełnie poważnie mówiąc, nie kontrował, nawet nie próbował kontrować Adama, tylko przyjmował ciosy, cofał się do tego, często w linii prostej. No i tak to się skończyło. Jeszcze a propos tego porównywania styli, Łomaczenko, Campbell, Garcia, tutaj też przypomina mi się Helenius, który przecież znokautował Adama Kownackiego, a ze Szpilku na sparingach prezentował się słabo. To też jest kolejny na to przykład, tylko Helenius przyjmował ciosy Kownackiego, Szpilka ich nie potrafił przyjąć, Helenius przyjmował i kontrował, a Szpila tego nie robił, także odnośnie tej wagi, bo od wagi zacząłem, nie jestem przekonany, czy niższa waga tutaj specjalnie jakoś na korzyść Adama zagra. Może to będzie jakiś taki drobny, może będzie taki tam języczek uwagi tak drobny, ale nie zakładam, żeby to była jakaś rewolucja. Zostajemy w wadze ciężkiej. Anthony Joshua i Tyson Fury zaczynają sobie coraz bardziej przygryzać. Może ta walka się urodzi w końcu w latem, tak jak się mówi.
Być może panowie się dogadają, no ale jest sytuacja w Wielkiej Brytanii jaka jest. Gale w styczniu odwołane, potem kolejne miesiące też pod znakiem zapytania, choć raczej ta pierwsza walka Joshua Fury, jeśli miałaby dojść do skutku, to raczej poza Wielką Brytanią. No ale już zaczynają disy, panowie, ta walka jest bliżej niż kiedykolwiek była wcześniej. Joshua zapowiedział w jednym z wywiadów, że urwie głowę Tysonowi Furemu i Tyson Fury odpowiada w ten sposób. Ja nieraz nie widziałem, żeby Joshua komuś urwał głowę w którejkolwiek ze swoich walk. To pewnie kłamstwo, kolejnego kłamstwo. Przekonamy się, czy ma jaja i spróbuje to ze mną zrobić, spróbuje urwać mi głowę. Ja widziałem Joshua, który urywał głowę parę razy, na przykład Władimirowi Kliczce mało nie urwał głowy. Fury też dużo gada. Tutaj mówi o tym, że Joshua gada, no ale Fury to jest gadacz do potęgi w porównaniu z Joshua. Trzymamy kciuki, żeby do tej walki doszło. Podobno pryncypia są dogadane. Podział pieniędzy 50-50 w pierwszej walce, 60-40 dla zwycięzcy w walce numer 2. No i zobaczymy, co się z tego wszystkiego ułoży. Jeszcze z tematów poważnych na zakończenie. Też Wielka Brytania i waga ciężka. Dillian White ostatnio oskarżył Aleksandra Povitkina o to, że wycofał się z walki, tłumacząc się COVID-em, którego tak naprawdę nie miał. Powietkin kontruje White'a i mówi, to tylko jego domysły, ale to dla niego nawet lepiej, że rewanż przesunięto na późniejszy termin. Po takim ciężkim nokaucie ma więcej czasu na odpoczynek, mam całą dokumentację lekarską, więc jak to może być fikcją? On lubi dużo gadać, ale ja podpisałem kontrakt na rewanż i się z nim znów chętnie zmierzę w ringu, mówi Sasza. Powietkin, z tą dokumentacją medyczną przygotowaną w Rosji jako usprawiedliwienie, to bym się tak nie wychylał, bo to różnie z tą dokumentacją może być, z legitymnością tej dokumentacji, ale pamiętajmy, że rewanż miał być. Pierwsza walka doszła do skutku w sierpniu, wtedy Powietkin nieoczekiwanie znokautował Dilliana White'a, odebrał mu pas WBC Interim, pozbawił go statusu obowiązkowego pretendenta do tytułu WBC, no i pozycji numer 1 w rankingu WBC, którą White zajmował ponad 1000 dni. I tutaj Powietkin ma rację, że lepiej dla względów takich medycznych, bokserskich jest dla White'a, że ten rewanż będzie później, no ale nie jest ze względów biznesowych lepiej, no bo dlatego się spieszono tak z tym rewanżem, bo ten rewanż zakontraktował na 21 listopada, czyli 2 miesiące po pierwszej walce, no bo Eddie Hearn i White liczyli, że gdyby White pokonał w rewanżu Powietkina, to federacja WBC powiedziałaby, sorry Gregory, nie było tematu, White nie przegrał, kasujemy tę porażkę, jest udany rewanż i White wraca na pozycję challengera obowiązkowego, tak raczej już nie będzie, rewanż jest przesunięty w czasie, być może 20 marca do niego dojdzie. Zobaczymy, na tej samej gali podobno miałoby też dojść do walki Krzyśka Głowackiego z Lawrencem Okoli, także bardzo fajne wydarzenie, no ale czekamy, na razie lockdown w Wielkiej Brytanii, gale odwołane, nie wiadomo co dalej i na koniec no truskawka na torcie, wiem, że uwielbiacie newsy o Marcinie Najmanie, więc spieszę z taką informacją. Marcin Najman, wiadomo, dobro narodowe, jedna z największych postaci minionego, nieszczęsnego roku 2020, taki symbol tego roku 2020, ten mem w niebieskiej kurce, Marcin Najman w niebieskiej kurce, to jest jeden z takich najpopularniejszych memów ubiegłego roku. Okazuje się, że moi drodzy, w ubiegłym roku nazwisko Marcin Najman było piątym, jeśli chodzi o osoby związane ze sportem, najczęściej wyszukiwanym w polskim Google, i to nie liche nazwiska Maja za towarzyszy na tej liście El Testosteron. Posłuchajcie, na pierwszym miejscu Kobe Bryant. No jemu się zmarło, więc z przyczyn losowych było to nazwisko najczęściej wyszukiwanym nazwiskiem. Wielka gwiazda, legenda NBA. Na drugim miejscu Iga Świątek, zwycięzczyni Rolanda Garrosa. Tak się chyba ten turniej nazywa, tenisowy w Paryżu. Na trzecim miejscu Joanna Jędrzejczyk, czyli nasza gwiazda, mistrzyni MMA. Potem Michael Jordan, no on też farcikiem na tej liście przed Najmanem, no bo The Last Dance miał premierę na Netflixie, więc szukano. Kto to jest ten Michael Jordan? Ja wiem, ale nie powiem. I na piątym miejscu Marcin El Testosteron Najman. Także gdyby tutaj wyrzucić z tej listy Kobe Bryanta i Michaela Jordana, którzy z przyczyn losowych związanych z tym rokiem na tę listę wpadli, no to Najman w sumie byłby nawet trzeci. Wyprzedzają go tylko Iga Świątek, zwycięzczyni Rolanda Garrosa, i Joanna Jędrzejczyk, nasza mistrzyni MMA. A Marcin Najman po zwycięstwie nad Lwem i prawie zwycięstwem nad Don Cassio na miejscu numer 3, ale tak naprawdę na miejscu numer 5. Także nie róbcie sobie tutaj z podśmiechujek ze sportowca numer 5 w Polsce. Gdzie jest w ogóle Lewandowski jakiś na tej liście? Nie ma żadnego Lewandowskiego, jest Najman. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno! Yo he cantar esta canción, yo he cantar esta canción para mi gente.